mam dla Was 10-minutowe rozciąganie. Jest to rozciąganie, które możecie wykonywać po treningu albo jako osobna jednostka treningowa. Zdecydowanie jest to też zestaw dla osób mniej rozciągniętych, takich jak ja, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Pierwsze ćwiczenie to toe touch, czyli dotykamy sobie rękoma stopy. Jeżeli nie jesteście w stanie tego zrobić, to oczywiście możecie dotykać kolan, łydek, cokolwiek. Tylko pamiętajcie, żeby przy schodzeniu mieć jak najbardziej proste plecy i kiedy prostujemy się, to ręce też idą do góry tak, żeby jak najmocniej rozciągnąć całe ciało, ale pamiętajcie tutaj też o tym, żeby brzuch był cały czas napięty. Schodzimy sobie teraz na ziemię, uginamy jedną nogę, a drugą dajemy do tyłu, kolano jest na ziemi, stopa nogi, która jest z tyłu, też jest rozluźniona, unosimy ręce do góry, możecie też później jak zobaczycie, dać sobie na przykład ręce z boku, możecie sobie dać ręce na kolana, w zależności też od tego, jak jesteście rozciągnięci. Tutaj tak naprawdę rozciągamy i mięsień czworogłowy, i kulszowo-goleniowy, i pośladki, i zginacz bioder, więc powoli, dokładnie nie robimy żadnego pulsowania, tylko po prostu trzymamy i głęboko oddychamy. I oczywiście zaraz będziemy robić to samo po drugiej stronie. Teraz skupimy się na rozciąganiu mięśni czworogłowych, czyli przodu uda. Lewą ręką trzymamy lewą stopę, brzuch jest oczywiście napięty i głęboko oddychamy i zaraz znowu będzie to samo po drugiej stronie. Don't you?
teraz poza gołębia, czyli zginamy jedną nogę, ale staramy się też stopę dać nie pod siebie, tylko na zewnątrz. I teraz w zależności od tego, jak bardzo jesteście rozciągnięci, możecie zostać pionowo, możecie się położyć na macie, możecie wyprostować ręce, możecie mieć zgięte. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby rozciągać w taki sposób, w jaki Wy jesteście w stanie. Więc jeżeli jesteście mniej rozciągnięci, tak jak ja, to oczywiście dostosujecie to pod siebie. Jeżeli jesteście bardziej, to oczywiście bardziej możecie się położyć. Tylko po prostu pamiętajcie tutaj o tym, żeby przy też rozciąganiu nie odczuwać zbyt mocnego bólu, dlatego że to nie powinno tak wyglądać i też jeżeli się rozciągamy, to chcecie mieć pewność, że mięśnie są rozluźnione, dlatego że kiedy one będą spięte, to takie rozciąganie kompletnie nic Wam nie da, dlatego głęboko oddychamy, powoli staramy się uspokoić, puścić to napięcie mięśni i się rozluźnić. Teraz przyjmujemy pozę psa z głową w dole i tutaj też, jeżeli jesteście mocno rozciągnięci, to oczywiście cała stopa idzie na ziemi. Możecie robić tak jak ja, czyli najpierw sobie zginamy jedną nogę, drugą bardziej prostujemy i tak na zmianę. Oczywiście tutaj plecy powinny być jak najbardziej proste, ręce powinny być proste, ale też nie przeprostowane, głowa jest między rękoma i albo sobie trzymacie, albo tak możecie delikatnie chodzić w miejsce. Przedostatnie ćwiczenie to butterfly, czyli łączymy razem stopy i oczywiście kolana powinny iść jak najniżej jesteście w stanie. I tutaj zdecydowanie musicie bardzo mocno skupić się nad tym, żeby rozluźnić mięśnie, żeby one nie były spięte. No i oczywiście tutaj rozciągamy przede wszystkim przywodziciele. Plecy są prosto, brzuch jest napięty i trzymamy. Skupiamy się na rozciągnięciu i na oddechu. I ostatnia już pozycja to child pose, czyli stopy są razem, kolana są szeroko, tak żeby biodra zmieściły się do środka i kładziemy się wzdłuż całej maty i teraz możecie cały czas trzymać ręce z przodu, możecie trzymać je z boku i też jak zobaczycie pod koniec będziemy jeszcze rozciągać właśnie na boki, ale na razie skupcie się na oddechu i z każdym oddechem opuszczajcie się niżej. Thank you.
Ok, teraz przez ostatnie 10 sekund lewa ręka przechodzi przez prawą i trzymamy tak jeszcze sekundę i zmieniamy ręce i tak trzymamy już do końca. Mam nadzieję, że to rozciąganie Wam się podobało i że czujecie się już lepiej. Ja bardzo dziękuję Wam za wspólny trening i do zobaczenia.